20 do zakończenia tej pierwszej rundy. Mnóstwo czasu na SPN. Wiemy, że Dawid jest bardzo twardy, ale panowie, no ile może wytrzymać takich ciosów? Pamiętajmy tutaj, albo musi teraz zarzucić serią ciosów SPN, albo musi uderzyć na tyle mocno, żeby sędzia Jarosz uznał, że nie broni się. Teraz mówi fight back do zawodnika Zanko z MMA Jarosz. Skręcać się, chować głowę, by nie inkasować tych kolejnych uderzeń, aby nie dawać podstaw sędziemu Jaroszowi do przerwania tej walki, aby kraść ten czas na zegarze, który upływa bardzo wolno dla Śmiejowskiego. Te wszystkie ruchy są bardzo ważne, bo to pozwala dać sędziemu sygnał, że jeszcze walczy Dawid Śmiejowski, ale to wszystko wisi na włosku, panowie. Jest blisko po raz kolejny Piotr Jarosz i tak jest. Ależ to zrobił! Wraca na zwycięskie tory! To nie był